Wyjeżdżamy na market Chatuchak. Jest to chyba jeden z największych Manhattanów w Tajlandii, jak i na świecie. Dajemy drugą szansę komunikacji miejskiej Bangkoku. Czekamy na autobus. Autobus numer 3. Koszt podobno 7 batów. Zobaczymy. Chatuchak? Yes. With 16. Thank you. Autobus wygląda całkiem przyzwoicie, znaczy tak egzotycznie dla nas się nie. Chociaż widzieliśmy autobusy na Sri Lance, więc jesteśmy przygotowani na różne rzeczy. Co mi się rzuca w oczy, to na pewno drewniana podłoga jest tak. Nie ma wolnych szyb w oknach. Kobiety na autobusy. Kobiety na konduktorki. Yes. Wyjechaliśmy bez przeszkód. Teraz idziemy w stronę głównej bramy. Tutaj już jest hardcore po prostu. No i do głównej bramy to my chyba nie dojdziemy. Tu jest brama numer 18, idziemy do 18. Powinny być mapki gdzieś. Zobaczymy w środku. To jest mapa tego wszystkiego i podobno jest tutaj 10 000 stanowisk. Znaczy nie na mapie, tylko na tym rynku. Idziemy za śmieciarką. Toruje nam drogę. Powinien być z przodu walec taki albo spychacz. Myślę, że jest to rynek do zobaczenia once time. Bo jakby tutaj człowiek miał przychodzić codziennie po świeże warzywa czy pieczywo, to musiał być chyba na Walium cały czas. Przyprawy. This is Thailand. Soczek. Wiem, jak jest po tajsku soczek. No. Soczek. ale w takim pieprzniku to chyba jeszcze nigdy nie byliśmy. Nie, no w Kolombo może. Nie. W tych rynkach, gdzie autobusy jeździły po ulicach. No, ale chodzi mi bardziej o wybór stoisk, o ilość tych stoisk i możecie tutaj zjeść, ubrać się, urządzić mieszkanie, pewnie kupić żonę, jak się dobrze zakręcicie. Macie się powiedzieć, ożenić się. Totalnie już tutaj wszystko i tych alejek jest po prostu od gałęzień w prawo, w lewo pełno. Ja chciałem o swojej hipotezie opowiedzieć, bo oni wszystko pakują w plastiki i w ogóle, i tu też jedzenie i tak dalej, ale nigdzie nie ma koszy. Nigdzie nie ma koszy, nie wiadomo co z tym zrobić i mi się wydaje, że oni to zjadają. Tajowie chyba zjadają te opakowania, bo na ulicy nie leżą. O, worek jakiś, nie wiem czy tu mogę? Lody kokosowe, skorupce kokosowe. O! Thank you. Thank you. A co my tu mamy? Ja nie wiedziałam. Kukurydza, orzeszki. Galaretka. No, fasola. Okej, so weź co chcesz. Sos sojowy widzę. Is it soja sos, no? Oyster. Tu mamy to. Sticky rice. Sticky rice. Możesz wziąć tam trochę. Chcesz sticky rice? No troszeczkę tych, każdego taki... Ociupinkę. Tak. Żeby spróbować. Fasoli chyba nie, co? To jeszcze? Co to? Pumpkin. Pumpkin, o, no. Sweet potato. Sweet potato. Okay, a little bit. No. I mean, just to try. Coconut jelly. And it's strawberry jelly. It's jelly, no? What is it? Jelly. Coconut jelly. Coconut jelly. Okay. We are fine. Thank you so much. Have a good day. Kokosowe lody. Ciekawe, czy prawdziwe? Sticky rice słodki. To było co? Sweet potato. Jak marchewka z cukrem. Ananas. Ananas najlepszy. A jak lody? Dobre. Mało czuć kokosa w sumie. To nie są pewnie te jedyne w swoim rodzaju oryginalne, które gdzieś tutaj można zjeść. Ale dobra. Chatuchak ma nawet swoje takie jakby centrum w środku z clock towerem. Oto proszę. Wieża zegarowa, jak w miasteczku. Co to jest? Świecidełka szklane jakieś. Ale po co? Byliśmy w Malezji, w Singapurze. Gra słów jest chyba idealna do tego. To jest taka kartka z trawy morskiej, czy jakoś tak. A czemu ten ludzik nie mrzyga? Nie, on się cieszy. To jest tak po japońsku. Po wyjściu z Chatuchak poszliśmy na północny terminal autobusowy i kupiliśmy bilety do Maesot, to jest przy granicy z Birmą, tam będziemy przekraczać granicę, a na drogę powrotną kupiliśmy sobie czerwonego bizona, wyobraźcie sobie, a nie czerwonego byka, jak wszyscy myślą. Oryginalny, tajski, czerwony bizon. Próbujemy. Bez gazu, strasznie słodki, naprawdę, po prostu syrop. Pamiętacie M150? W smaku jest chyba zupełnie identyczny. Moc podejrzewam, nie, podobno tamten jest mocniejszy, ale ten tak jakoś bardziej swojsko, co nie? Pasuje ci do koszulki. Podczas eksploracji Bangkoku napotkaliśmy na kolekcjonerski kiermasz. Wracamy z długiej przygody, bo najpierw się zgubiliśmy i źle poszliśmy, później wysiedliśmy za wcześnie z autobusu, później czekaliśmy na łódkę, która nie przyjechała, znaczy nie przypłynęła, a później czekaliśmy na autobus, który nie przyjechał, ale na szczęście pani nas zawołała do innego autobusu i wylądowaliśmy w czarnej dupie. Nie, wylądowaliśmy w takiej, na takiej ulicy, gdzie po prostu był hardcore i disco i było głośno i się działo wszystko. I teraz z tej ulicy wracamy do domu. Musimy dojść do mostu, przejść przez most i będziemy na chacie. Ale po drodze jemy zupę, ale ta zupa twoja ładnie pachnie. Znaczy ja nie jem zupy, bo nie ma zupy bez mięsa, jest tylko zupa z mięsem. Więc jemy na raty. Na razie chociaż zje Krystian, a ja jak coś znajdę sobie później, to ja zjem. Powiedz, jak zupka smakuje, bo ładnie pachnie. Dobra, zupka jest dobra. Chociaż teraz to chyba wszystko jest dobre, bo tak naprawdę to jedliśmy przez cały dzień chyba tylko lody, ananasowe, kokosowe. Ale te lody były przepyszne. No, zdarzają się też takie dni w życiu podróżnika, gdzie podróżnik zabłądzi i się podróżnik nie może wydostać. Podróżnikowi ucieknie łódka i autobus nie przyjedzie. Live. W 8-milionowym mieście transport publiczny działa do godziny 20 w Pytek. Siedzimy w tajskim pociągu, pokażę wam, jak wygląda tajski pociąg, jest no, klimatyczny.